Państwa gościem jest pan Józef Dworakowski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Dzień dobry. Witam. Witam panią, witam państwa. Te pokazy, które dzisiaj chcemy państwu zaprezentować, a musi pani wiedzieć, na tych pokazach, tu dzisiaj, prezentuje się śmietanka maszyn do trawy. Wszyscy, którzy są po prostu w produkcji pasz, są tu na tym lotnisku, na tym polu i są przy tej trawie i to jest optymistycznie, a że troszeczkę jeszcze nie możemy szeroko pracować, mam nadzieję, że za miesiąc, za dwa już to minie i wrócimy do normalnego życia. Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo gorąco i serdecznie na Zielonym Agro Show, który jak co roku, prawie jak co roku, realizujemy w Łężu. No, w zeszłym roku nie udało się, ale proszę Państwa, wracamy do gry. Jesteśmy tutaj i myślę, że wszystko już teraz będzie tylko lepiej. Jest lotnisko, muszą być gogle. Proszę Państwa, jesteśmy gotowi? Jak najbardziej. 3, 2, 1, start! Szerokość robocza tej maszyny jest oczywiście regulowana, dochodzi do ponad 9,5 metra. Mamy tutaj również ciekawy system zawieszenia lift control przy najechaniu na przykład na przeszkodę w trakcie odchylenia kosiarki do tyłu. Jednocześnie zmniejsza się nacisk belki na podłoże, więc mamy tutaj zabezpieczenie też przed pracą. Belka ta jest spawana laserowo, nie wymaga ona wymiany oleju przez cały okres eksploatacji, dokładnie. Z przodu mamy kosiarkę czołową, mamy tutaj bardzo ważne zawężenie pokosu, by koła ciągnika no, w pewien sposób nie ugniatały tego naszego urobku, nie przejeżdżały one po skoszonych roślinach, odbywa się to za pomocą dwóch napędzanych aktywnych bębnów pokosowych. Dlaczego klienci, rolnicy stawiają na markę KUN? Oczywiście można by mówić wiele na ten temat, aczkolwiek będę chciał bardzo krótko powiedzieć. Firma KUN posiada 190-letnie doświadczenie w produkcji, konstruowaniu oraz dystrybucji maszyn rolniczych. Nowoczesnych maszyn rolniczych, wzbogacone one są kilku tysiącami patentów. Posiadamy bardzo szeroką ofertę, 10 grup produktowych, dlatego też każdy z klientów, każdy z rolników jest w stanie znaleźć specjalną maszynę dla siebie. Naszą ideą jest konstruowanie nowoczesnych maszyn, które będą wyznacznikiem jakości dla rolnika. Dlatego też my jesteśmy bardzo blisko tych klientów i dzięki temu możemy produkować coraz to bardziej nowoczesne maszyny. Rozwiązania, na które chciałby Pan zwrócić szczególnie uwagę w kosiarkach, to? Na pewno, jeżeli chodzi o kosiarkę, mamy bardzo bogate doświadczenie, ponieważ jesteśmy firmą, która ponad 50 lat temu zaprojektowała jako pierwsza kosiarkę dyskową. W związku z tym mamy szereg ciekawych rozwiązań. W ogóle koszenie jest to bardzo ważny zabieg agrotechniczny. Jest to pierwszy zabieg, który jest potrzebny do tego, żeby produkować dobrej jakości pasze. My jako firma KUN posiadamy innowacyjne rozwiązanie, jeżeli chodzi o belkę OptiDisc. Jedyne na rynku rozwiązanie Lift Control, które łączy w sobie układ zawieszenia belki tnącej, odciążenia belki tnącej oraz zabezpieczenia belki tnącej. Również mamy rozwiązanie Protecta Drive. Wszystkie te wymagania i wszystkie te rozwiązania wpływają na nową jakość koszenia i jednocześnie wpływają na to, że maszyna jest bardziej wydajna, dzięki czemu mamy po prostu bardziej czystą paszę. Podkreślamy wagę dobrego przetrząśnięcia naszej biomasy po to, aby była ona możliwie jak najlepszej jakości, stąd szerokość robocza tego zestawu dochodzi do blisko 9 metrów.
Mamy tutaj aż 8 karuzel. Co ciekawe, szerokość transportowa nie przekracza 3 metrów. Mamy tutaj małe karuzele o średnicy 1,5 metra, które zapewniają nam całkowite odwrócenie pokosu. Mamy tutaj również pionierskie rozwiązanie, oryginalne sprzęgło palcowe DigiDrive, skutej i cieplnie utwardzanej stali. Szczelnie zamknięte obudowy karuzel są tutaj nasmarowane na cały okres eksploatacji, zapewniają maszynie niezawodność oraz długą żywotność. Co ciekawe, jazda tym zestawem po drogach jest komfortowa ze względu na jego niewielką szerokość dochodzącą do 3 metrów oraz wysokość wynoszącą dokładnie 3,25 metra, czyli po drogach sprawnie możemy się również poruszać tymi maszynami. To bardzo ważne. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawą konstrukcją. Zgrabiarka taśmowa Kuhn Merch Max 950. Szerokość robocza tej maszyny dochodzi do 9,5 metra. Szerokość formowanych rzędów, który właśnie w tej chwili widzimy akurat na środku maszyny, bo mamy możliwość regulowania tak zwanego wałka, może wahać się od 1 do nawet 2,2 metra. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na moc tej maszyny, to będzie to minimum 110 koni mechanicznych. Co ciekawe, zgrabiarka ta zbiera każdy rodzaj roślin, trawę, słomę, rośliny motylkowe czy żyto zbierane na kiszonkę. Największą ciekawostką tej maszyny jest jednak to, że zgrabiarka posiada 2 niezależne zespoły, które mogą pracować w różnych trybach tworzenia rzędów i zbierania masy. Zgrabiane mogą być na bok, po lewej lub prawej stronie, czy też możemy tworzyć 2 rzędy, czy też zgrabianie do środka, tworząc 1 szeroki rząd, tak jak widzimy to w tej chwili podczas pokazu. Maszyna jest także wyposażona w niezależny układ hydrauliczny, napędzany z wałka WOM ciągnika. Moim Państwa gościem jest Pan Norbert Pawluczuk, reprezentujący firmę Samasz. Dzień dobry. Proszę przybliżyć historię firmy. Firma Samasz została założona 37 lat temu przez inżyniera Antoniego Stolarskiego. Obecnie produkcja odbywa się w zakładzie w Zabudowie w województwie podlaskim. Firma zatrudnia obecnie 850 pracowników. No i jesteśmy producentem maszyn rolniczych i komunalnych. A w czym się specjalizuje firma? Głównie się specjalizujemy w produkcji maszyn do zbioru zielonki. Tutaj do Łęża przywieźliśmy kosiarki dyskowe, przetrząsacze, zgrabiarki. Co klienci doceniają w Państwa ofercie? Myślę, że klienci w naszej ofercie doceniają przede wszystkim profesjonalizm, duży wybór maszyn. W ofercie posiadamy ponad 300 maszyn różnego rodzaju. Także 2-letnią gwarancję, jako jedyna firma oferujemy właśnie taką gwarancję naszym klientom oraz moim zdaniem podejście do klienta, do sprzedaży. Widzimy pracujący zestaw kosiarek Samasz, kosiarka przednia Toro 342 oraz kosiarka dyskowa tylna XT340. Jeżeli chodzi o kosiarkę czołową, są one tak zaprojektowane, aby można było pracować samodzielnie lub dopełniać kosiarki tylne. Szerokość robocza tej kosiarki to 3,4 metra, szerokość transportowa jest dokładnie taka sama. Szerokość pokosu kształtowanego do maksymalnie 1,8 metra, wydajność robocza to 4 hektary na godzinę. Jeżeli chodzi natomiast o kosiarkę tylną, jej szerokość robocza to 3,4 metra. Wydajność tej maszyny to 4 hektary na godzinę. Mamy tutaj automatyczną blokadę podnoszenia na uwrociach, która jest tutaj wykrywana przez czujnik, oraz transport możliwy tej maszyny w pozycji 125 stopni.
I to tyle z tego, co Łukaszu ważne, istotne, ale teraz najważniejsze dla Państwa to oczywiście popatrzeć, jak prezentuje się w akcji. Zatem polecamy i zapraszamy. Łukaszu, przy okazji pytanie. Często, gęsto słyszy się potrzebę, czy w ogóle jest potrzeba przekąsacza, czy natura, słońce, wiatr, jak tu dzisiaj właśnie w takich okolicznościach przyrody jesteśmy, czy to nie załatwi sprawy, czy musi być przetrząsacz? Oczywiście widzimy przy przetrząsaczu naturalne wspomaganie procesu schnięcia. Oczywiście mówimy tu o ograniczeniu składników pokarmowych, które będą w tej paszy, którą zbieramy, występowały, więc oczywiście jest to konieczne do właściwej technologii całego zbioru, a szerokość robocza tej maszyny to 7,7 metra, szerokość transportowa to niespełna 3 metry. Przy wysokości transportowej możemy powiedzieć, że dochodzi ona do 4 metrów. Mamy tutaj 6 wirników, a wydajność całej maszyny to ponad 9 hektarów na godzinę. Maszyna ta sprawdza się zarówno w średnich gospodarstwach, jak i w dużych. Polecamy Państwa uwadze, a przede wszystkim podziwiajmy i popatrzmy, jak pięknie prezentuje się podczas pracy. Grabiarka Twist 600 cechuje mała masa w stosunku do dużej szerokości roboczej. Może być zaczepiana z przodu bądź z tyłu ciągnika. Co ciekawe, jest napędzana napędem hydraulicznym z regulacją prędkości obrotowej. Mamy tutaj regulowane koła kopiujące. Szerokość robocza tej maszyny to 6 metrów. Szerokość zgrabianego wałka to 1,3 metra. Wydajność tej maszyny dochodzi do 6 hektarów na godzinę. Zestaw ten nie wymaga użycia WOM ciągnika. Mamy również tutaj złącze hydrauliczne Kenfix. Podczas naszego kolejnego spotkania o firmie Pottinger Polska opowie pan Janusz Noceń. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Firma Pottinger w tym roku obchodzi jubileusz 150-lecia. Czy ten wspaniały jubileusz jest też obchodzony w Polsce? Tak, oczywiście. Nie tak dawno obchodziliśmy 20-lecie istnienia marki Pottinger na rynku polskim. Natomiast ten rok jest dla nas jeszcze bardziej szczególny. Jubileusz 150-lecia jest dla nas bardzo ważny. I również dlatego z tej okazji mamy przygotowane dla klientów wiele, wydaje mi się, ciekawych rzeczy. Jest zorganizowana specjalna podstrona internetowa, na której wszyscy mogą znaleźć informacje historyczne, jak firma powstała, jak przez te 150 lat się rozwijała, jak cały czas rosła oferta. Prezentujecie dziś zestaw koszący i prasę owijarkę. Jakich nowości z grupy maszyn zielonkowych mogą się spodziewać nasi widzowie w najbliższym czasie? 1 sierpnia myślę, że będziemy oficjalnie mogli pokazywać, wdrażać i oferować nowe modele przyczepy samozbierającej. Również w tym samym czasie oficjalnie wejdzie do seryjnej produkcji system monitoringu, kontroli, tak zwany SensoSafe. Jest to system, który będziemy montować na zestawach koszących, na kosiarkach, który pomaga nam, rolnikom, chronić dzikie zwierzęta, które mogą się znajdować w zielonym łanie podczas procesu koszenia traw, jak również dzięki temu chronić jakość paszy, którą potem zadajemy i skarmiamy przez zwierzęta. Pora sprawdzić, co się dzieje na naszym polu pokazowym. Widzimy kombinację koszącą Nova Cup A10 Cross Flow, składającą się z dwóch kosiarek tylnych, centralnie zawieszonych na układzie trzypunktowym ciągnika oraz 3,5-metrowa kosiarka przednia Nova Cup 351 Alpha Pro. Szerokość robocza tego zestawu dochodzi do blisko 10 metrów. Prezentowany model wyposażony jest w podajnik ślimakowy Cross Flow, który jest niedrogim i można powiedzieć lekkim rozwiązaniem służącym do formowania pokosu. Zamknięta kapsuła Cross Flow zapobiega stratom i zanieczyszczaniu paszy. Zwróćmy też uwagę, że jeden duży, zwarty i napowietrzony pokos odkładany jest po środku. Odłożenie skoszonej masy na całej szerokości poprzez otworzenie tylnych osłon za pomocą sterownika hydraulicznego, czyli mamy tutaj
kolejną alternatywę. Tutaj cała kombinacja waży dokładnie 3310 kg. Może współpracować z ciągnikami o mocy powyżej 160 koni mechanicznej. Wydajność tego zestawu to 12 hektarów na godzinę. Składa się on z 16 dysków, 32 noży. Po skoszeniu i uformowaniu pokosu może nastąpić bezpośredni zbiór prasą lub przyczepą samozbierającą. Firmę Klas Polska przybliży pan Paweł Bałrycza. Witam serdecznie. Gdzie znajduje się główna siedziba firmy Klas? Główna siedziba znajduje się w Niemczech, w Harsewinkel. I tam produkujemy nasze topowe maszyny, przede wszystkim kombajny, a nawet i Xeriona. A kiedy powstała firma? Firma powstała w 1913 roku i została założona przez Augusta Klas. Co najważniejsze, do dnia dzisiejszego firma pozostaje w rękach rodziny. A kiedy pojawił się pierwszy patent konstruktorów? Pierwszy patent pojawił się w 1921 roku i był to palec supłacza, który do dziś dnia funkcjonuje w prasach wielkogabarytowych, więc to był naprawdę wyraźny sygnał na rynku i mocny start naszej firmy. A jaka jest największa szerokość robocza w ofercie zestawu kosiarek? Jesteśmy na Ołężu, więc celne pytanie. Największa szerokość robocza sięga 10,7 metra. Jest to klas Disco 1100. Widzimy pracujący zestaw koszący klas Disco 9200 CAS. Mamy tutaj kondycjoner palcowy C oraz taśmy odkładające pokos AS. Mamy również kosiarkę czołową w tym zestawie, Disco 3200 FC profil, również z kondycjonerem palcowym. Maksymalna szerokość robocza to 9,1 metra całego zestawu, natomiast szerokość odkładanego pokosu dzięki taśmom odkładającym AutoSwatter może wahać się od 1,6 do ponad 3 metrów. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj pewną regulację dzięki taśmom. Możemy formować to w wałek o różnych szerokościach, ale możemy również ten materiał rozłożyć po polu. Zapotrzebowanie na moc tego zestawu to 220 koni, masa własna to 3590 kg. Mamy tutaj belkę tnącą MaxCut, w pełni skręcana, wytrzymała konstrukcja z wydajnym hybrydowym napędem dysków tnących. Jak wcześniej wspomniałem, taśmy odkładające AutoSwatter wykonane są ze wzmocnionego materiału, wzmocnionego przez Kevlar, czyli mamy tutaj bardzo mocne wzmocnienie tej konstrukcji. Krone to marka z historią. Od jak dawna produkuje maszyny? Historia Krone rzeczywiście jest długa. Firma powstała od 1906 roku, czyli już ponad 115 lat. Przez te lata producent poszerzał swoją ofertę, dlatego dzisiaj te produkty są tak rozpowszechnione, tak znane. A co jest bestsellerem, jeśli chodzi o sprzedaż w tak dużej gamie maszyn? Rzeczywiście tych produktów na nasz rynek również trafia bardzo dużo. Największą sprzedaż to są kosiarki. Tutaj dwa modele najbardziej popularne, które w Polsce, w naszych gospodarstwach się przyjęły, o szerokości 2,80, 3,20, ale i również prasy rolujące, maszyny uniwersalne do zbioru słomy, siana, sianokiszonek. Widzimy pracującą kosiarkę EasyCut B950 Collect. Jest to kosiarka typu motyl, mamy możliwość układania pokosu do środka, co widzimy właśnie za pomocą ślimaków poprzecznych. Dzięki odstąpieniu od kondycjonera mamy możliwość pracy dużo lżejszą maszyną, a ciągnik ma tutaj mniejsze zapotrzebowanie na moc. Szerokość robocza tej maszyny dochodzi do blisko 9,5 metra. Wydajność tej maszyny to 14 hektarów na godzinę. Jeżeli chodzi o opcję odkładania pokosu, to co zobaczymy
przy kolejnym przejeździe. W tej chwili widzimy odkładanie i zrzucanie materiału do środka, natomiast przy powrocie zobaczymy odkładanie na całej szerokości koszenia. Zestaw ten składa się z kosiarki czołowej EasyCut F320, a kolejny praktyczny aspekt kosiarki EasyCut B950 Collect to każda kosiarka może być dowolnie podnoszona i opuszczać się, co jest ważne w przypadku na przykład koszenia powierzchni w kształcie klina. Waga tego zestawu to niespełna 3 tony, szerokość transportowa to tylko 3 metry, stąd mamy łatwość poruszania się po drogach, a zapotrzebowanie na moc to około 200 koni mechanicznych. Zapotrzebowanie mocy mniejsze, to tym samym mniejsza ilość spalonego paliwa, tym samym większa ekonomia działania i pracy, która tak ważna jest w naszych kalkulacjach. Zatem popatrzmy i podziwiajmy. Widzimy też w pracy przetrząsacz Krone Wendro 680, szerokość robocza tej maszyny to 6,8 metra, mamy tutaj 6 wirników, średnica wirnika to 1,5 metra, szerokie koła kopiujące, one umożliwiają nam na bardzo dobre kopiowanie terenu i maksymalnie czystą zielonkę. Zobaczmy, że wydajność tego zestawu, liczba, która nam się powtarza, 6,8 szerokość robocza, 6,8 hektara jesteśmy w stanie wykonać w ciągu godziny. Jest to lekka konstrukcja, waga to tylko 950 kg, natomiast mamy tutaj niewielkie zapotrzebowanie na moc, bo wystarczy tych koni tylko 70 kg.